Właśnie dzisiaj spróbowaliśmy pomorsować z Łukaszem w miejscu dosyć ciekawym, bo jak to się nazywa? Nie powiem. No jakieś miejsce przeładunkowe kontenerów, więc takie może trochę bardziej nie dzikie, ale już deszcz mocno padał, spróbowaliśmy. Chciałam się podzielić odczuciami, bo pierwszy raz morsowałam poza jakimiś tam krótkimi epizodami małymi i jest przekonanie takie we mnie, że to jest takie straszne nie do przejścia i bardzo zimno i niefajnie. Okazuje się, że ta woda mi się wydaje zdecydowanie cieplejsza niż czasem jak się latem wchodzi, kiedy tam się powoli człowiek zanurza i wszystko się napina, bo jest pewnie ciało rozgrzane i dlatego mimo, że padał deszcz, mimo, że trochę wiatru, to faktycznie w miarę lajtowo. No później ubranie może nie jest już takie bardzo ciekawe, ale też do przeżycia. Także jestem po swoim pierwszym razie, jestem z siebie dumna. Łukasz to już tam na luzaku ogarnia temat. Także myślę, że to będzie mój nowy jakiś rodzaj doświadczenia. Polecam, naprawdę, niezależnie jak tam się to czuję, myślę, że to można zrobić jakaś tam rozgrzeweczka przed albo po i wskakiwać i się szybko ubierać. Najgorzej ze skarpetkami. No, to tak.